Dobry wieczór Państwu. Wiadomości. Minionej nocy ciężko chorego prymasa Polski Józefa Glempa odwiedził w szpitalu prezydent Wojciech Jaruzelski. Prezydent rozmawiał z czuwającymi przy chorym przedstawicielami Episkopatu Polski. Wojciech Jaruzelski, którego, jak stwierdził rzecznik prezydenta, od lat łączą z prymasem serdeczne stosunki, jest w stałym kontakcie z lekarzami czuwającymi nad zdrowiem operowanego. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie projektów poselskiego i rządowego ustawy o zniesieniu cenzury. Wraz z nimi do laski marszałkowskiej grupa posłów z OKP wniosła 3 projekty ustaw reformujących prawo policyjne obowiązujące w Polsce. Zasadą pierwszą jest stworzenie takich rozwiązań prawnych, które by odpartyjniły i odpolityczniły resort spraw wewnętrznych i całą strukturę policyjną. To w szczególności dotyczy ustawy o służbie zawodowej funkcjonariuszy policji i Urzędu Ochrony Państwa, która to ustawa przewiduje zakaz przynależności funkcjonariuszy do partii politycznych i przewiduje uniezależnienie jakiejkolwiek drogi awansu policyjnego w karierze policyjnej od przynależności partyjnej czy światopoglądu. Zasada druga, do której przywiązujemy ogromne znaczenie, to jest zasada całkowitego rozdzielenia policji od policji politycznej. Wreszcie zasada trzecia, która kieruje tym ustawodawstwem, to jest zasada ochrony praw obywatela w konflikcie z organami policji. Tu chciałbym w szczególności, tu jest cały szereg nowych rozwiązań ustawodawczych proponowanych w tej materii, ale na jeden zwłaszcza przepis chciałbym zwrócić uwagę. A mianowicie wprowadza się kategorycznie dość sformułowany zakaz wykorzystywania posiadanych przez policję bądź policję polityczną informacji przeciwko obywatelowi w jakiejkolwiek innej postaci niż na drodze sądowej bądź prokuratorskiej, czyli na drodze przewidzianej prawem. Występujemy o zniesienie wszelkich przepisów dotyczących praktyk cenzorskich, a także zniesienie Urzędu Kontroli Publikacji Widowisk. Uważam, że każdy obywatel ma prawo, absolutną wolność do wypowiedzi, wypowiadania swoich poglądów i przeżyć w sposób wolny i niczym nieograniczony przez żadną formę cenzury prewencyjnej. Natomiast nadużywanie tego prawa winno podlegać orzecznictwu, karze i orzecznictwu sądów powszechnych. Proponujemy jednym słowem pełną wolność wypowiedzi, ale i pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie. Na luty PKO zapowiedziała zmiany, z których wynika, że rząd liczy na ożywienie gospodarcze. Spadnie oprocentowanie kredytów i oszczędności. Pieniądz ma krążyć w gospodarce. Również w PKO pierwsze w stolicy bankomaty. Wystarczy dysponować odpowiednią, jeszcze nie wiadomo jaką, sumą na koncie i specjalną kartą. Bez kolejki, bez pomyłek i od ręki. Na razie są 2 w testach. Ma być więcej. Pierwsza restauracja McDonalda w Moskwie ma dziennie obsługiwać 15 tysięcy osób. Ceny mniej więcej dwukrotnie wyższe niż w zwykłych, zaniedbanych moskiewskich barach. Duży hamburger, zwany Big Mac, kosztuje 3 ruble 75 kopiejek przy przeciętnej pensji radzieckiej wynoszącej około 230 rubli. Nareszcie do Moskwy zawitała cywilizacja, powiedział jeden z klientów po zjedzeniu z apetytem dużego hamburgera. A jednak będziemy mieli swojego reprezentanta w Mistrzostwach Świata Italia 90. Piłkarze grali fatalnie, ale uznanie Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej uzyskał Polak Michał Listkiewicz, który w gronie 36 arbitrów sędziować będzie w mistrzowskich spotkaniach. Dziś w Leningradzie sporo konkurencji i sporo emocji. Dla nas najważniejsze były jednak pojedynki wśród mężczyzn, którzy wykonywali figury obowiązkowe, historyczne, bo po raz ostatni w Mistrzostwach Europy wygrał te figury reprezentant Republiki Federalnej Zander przed Wiktorem Pietrenko, nasz Grzegorz Filipowski jest trzeci, czwarty Czechosłowak Barna i wszyscy są zdania, że między tą czwórką rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu w tej konkurencji. Dziękuję Państwu, kończymy wiadomości. Do zobaczenia jutro o 19.30.